Siema ludzie! Wydaje się, że na temat subkultury emo powiedziałam już tak dużo, że więcej się nie da. Jednak wczoraj pewna rozmowa uświadomiła mi, że nie jest tak do końca. Zdałam sobie sprawę, że nie poruszyłam pewnych kwestii. Że emo jest zakazane, że emo jest potępiane, że emo jest złe. Żartuję. Oczywiście takie zdanie mają osoby, które nie za bardzo wiedzą, czym jest emo. Są to zazwyczaj dorośli, wasi rodzice, wychowawcy, opiekuni. Nie każdy zdaje sobie sprawę, czym jest emo. Nie zdaje sobie sprawy, że to wrażliwość, że to wyrażanie siebie, że to miłość do muzyki. Nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego mówią takie rzeczy, aby odwieść młodą osobę od wejścia na tę drogę. Pierwszą rzeczą, którą chcę tu wyjaśnić, emo wcale nie jest zakazane. Mogę zrozumieć dorosłych, że próbują zniechęcić osobę, która chce wejść na tę drogę, bo boją się, że będzie potępiana. Boję się, że będzie robiła sobie krzywdę. Ileż to jest emo osób, które bardzo niedobrze postrzega naszą subkulturę. Jest w niej, ale myśli, że aby być prawdziwym emo, trzeba się pochlastać, zrobić sobie krzywdę, bo wtedy jest się bardziej prawdziwym. Jest to totalna głupota i cięcie wcale nie jest emo. Rozumiem, że boją się, że ich dzieci będą pogardzane, wykpione i nielubiane. Tak się dzieje. Kiedy wyrażasz siebie poprzez swój wygląd, bardzo często zdarza się, że znajdą się osoby nietolerancyjne, które będą się z ciebie śmiały, będą mówiły ci niemiłe rzeczy, albo nawet robiły przykre akcje, aby tylko ci dokuczyć. Sama przeżyłam różne takie historie. Jednak nigdy przez to się nie pocięłam. Dlaczego? Ponieważ gdybym to zrobiła, tak naprawdę pozwoliłabym im wygrać. Dałabym im satysfakcję. Zżerało mnie cierpienie, kiedy ktoś robił mi na złość przez to, że jestem emo. Ale nie pozwoliłam takim osobom wygrać, przykładając rękę żyletką do swojego nadgarstka. Bo wtedy by wygrali, niszczyliby mnie w ten sposób, niszczyliby moje ciało, niszczyliby mnie. Tylko dlatego, że jestem sobą. Nigdy na to nie pozwoliłam. Rodzice właśnie się tego boją, że ich dzieci nie wytrzymają psychicznie właśnie takich sytuacji, a oni sami nie będą mogli nic zrobić. Nie będą mogli ich odwieść od tego, aby nie śmiali się z tego, że ich dziecko jest emo. Uważam, że na początku drogi, kiedy twoi najbliżsi nie za bardzo rozumieją, co w tym widzisz i zaczynają ci właśnie mówić takie niemiłe rzeczy, powinieneś uświadomić im, czym to naprawdę jest. Czy jesteś na tyle silny, czy silna, aby po prostu się nie poddać, nie dać wygrać tym hejterom, nie dać wygrać tym osobom, które chcą cię zniszczyć. Bo masz prawo być sobą, masz prawo być emo, jeżeli tak czujesz. Chciałam poruszyć także jedną sprawę związaną z początkiem wejścia w subkulturę, kiedy to niektóre osoby mówią na lewo i prawo, że są emo. Jest to dość dziwne, to tak jak ja mogłabym się chwalić tym, że jestem kobietą na lewo i prawo. To po prostu mówi się samo przez się, kiedy widzi się taką osobę, która wyraża siebie w ten sposób i widać, że jest emo, to nie musi się tym chwalić. Po prostu to wiadomo. Ja sama, kiedy jestem w towarzystwie, czy znajomymi, czy z kimkolwiek innym, nie chwalę się na okrągło, że jestem emo i tak dalej. Jeżeli ktoś zapyta mnie coś na temat tego, kim jestem, na temat ubioru, czy na temat subkultury ogólnie, wtedy jasne. Mogę opowiedzieć na spokojnie, przyznać się do tego, kim jestem. Jednak
na co dzień nie rozgłaszam tego, kim jestem. Po prostu to widać, po prostu taka jestem. I każdy, kto mnie widzi, wie. Jedynie tutaj na filmach bardzo często mówię, kim jestem. Może dlatego właśnie, żeby dać siłę osobom, które boją się przyznać do tego, kim są. Macie prawo być emo, jeżeli tak czujecie. Macie prawo ubierać się w tym stylu, słuchać takiej muzyki. To jest wasze życie. Swoim przyznawaniem się do tego, kim jestem, chcę wam pokazać, że nie warto się z tym ukrywać i udawać kogoś innego. Z drugiej strony, nie przesadzajmy i nie rozpowiadajmy wszędzie, kim jesteśmy. Chodzi tylko o to, aby umieć się przyznać. Znałam osoby, które w przeszłości były emo. I kiedy ktoś zapytał ich, czy jesteś emo, zawsze zaprzeczały. Co ciekawe, po latach te osoby już nie wyglądały na osoby emo. Może faktycznie nigdy się takimi nie czuły. Ja nie mogłabym zaprzeczyć, że nie jestem emo, bo jestem. Bo taka jestem. I myślę, że to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że mój filmik przypadł wam do gustu i zostawicie uniesioną łapę. Nie zapomnijcie o subowaniu i klikaniu na dzwoneczek, który powiadomi was o nowych filmikach. To na dzisiaj wszystko. Czekajcie na nowy filmik w przyszłości. Na razie.